Rodzina. Piękne słowo. Dla każdego z nas jest czymś wyjątkowym. I każde z nas powinno mieć takie wyjątkowo ciepłe skojarzenia, kiedy o tym myśli. Ale przez ostatnie lata paru cynicznych ludzi codziennie pracowało na to, by to po prostu zmienić. Tym słowem wycierali swoje brudne sprawki, wartości, która powinna budować, używali do tego, żeby dzielić i żeby niszczyć. Mieli taki konkretny program dla rodzin. Dajemy wam kilkaset złotych, radźcie sobie sami. Popierać i nie przeszkadzać. Tak powiedział sam Jarosław Kaczyński. I w sumie w ten sposób można podsumować całą politykę społeczną poprzednich rządów. Zero systemowego wsparcia. Za kilkaset złotych rodzina nie zbuduje sobie żłobka blisko swojego domu. Za kilkaset złotych młode małżeństwo nie sprawi, że w powiatowym szpitalu zawalczą o kobietę, a nie samopoczucie lokalnego księdza. Za kilkaset złotych samotny, schorowany senior w małej miejscowości nie opłaci codziennej, potrzebnej mu pomocy. Radźcie sobie sami. Tak mówili ci cynicy z PiS-u. A my mówimy dzisiaj stanowczo. Już dzisiaj żaden obywatel, żadna obywatelka nie zostaną sami w obliczu zagrożenia, potrzeb i problemów. Bo państwo ma dwa zadania. Wspierać i chronić. Wspierać w aktywności, w godzeniu życia rodzinnego, zawodowym. Wspierać rozwój osobisty. Chronić życie, zdrowie i poczucie godności. I takie jest dzisiaj państwo, które wspólnie z tym rządem budujemy. I nie przez przypadek nasz sztandarowy program babciowy nazywa się Aktywny Rodzic. Bo to właśnie wspieranie w aktywności, budowanie szans to odpowiedzialna, mądra, przemyślana polityka społeczna. Kierujemy środki tam, gdzie rodziny ich najbardziej potrzebują. Dajemy wybór i popieramy każdą decyzję, którą podejmą rodzice, rodziny. Jeśli chcesz wrócić do pracy i chcesz, żeby opiekę powierzyć na przykład babci, to staniesz od nas babciowe. Jeżeli chcesz, żeby dziecko chodziło do żłobka, zapłacimy za to. Chcesz zostać w domu, dostaniesz nasze wsparcie. I to jest właśnie w praktyce państwo wspierające i państwo, które chroni. I powinniśmy być z tego naprawdę dzisiaj bardzo dumni. Codziennie, każdego dnia, razem z zebranymi tu samorządowcami, parlamentarzystami, pracujemy nad tym, by na mapie polskich żłobków nie było białych plam. By bezpiecznie czuli się zarówno rodzice z Warszawy, ale też ci, którzy mieszkają w gminie Haczów na Podkarpaciu, czy Baborów w Opolszczyźnie. Tam, gdzie dzisiaj powstają pierwsze inwestycje żłobkowe. Ba! Nawet na Podhalu Zakopane już wkrótce będzie miało pierwszy publiczny żłobek. I to też jest ogromny powód do budowy. tysiące nowych miejsc żłobkowych. Tyle powstanie do 2026 roku. 102 tysiące nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, dziennego opiekuna. Można powiedzieć, że to jest polityka prorodzinna na 102. Ale przede wszystkim chcemy jasno powiedzieć, że otaczamy wszystkich potrzebnym wsparciem, że chronimy tam,
gdzie jest to niezbędne. Interweniujemy tam, gdy dzieje się coś nieprzewidzianego, ale też pracujemy konsekwentnie każdego dnia w terenie, by wprowadzać zmiany systemowe. I gwarantujemy Państwu, że rodzina, to ważne dla nas słowo, zostanie oczyszczona z tych wszystkich brudów poprzedniej władzy. Bo rodzina to właśnie najlepsza inwestycja w nasze bezpieczeństwo.